Siemanie wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypsar i dzisiaj jesteśmy ponownie na Wariatkowie. Słuchajcie, w poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że jest pokój Fiony w tym, jakby w tej wiosce ogrów, w którym no tak naprawdę nie ma Fiony i ona prawdopodobnie gdzieś zaginęła. I podejrzewam, że Milki może mieć z tym coś wspólnego, że może wiedzieć, gdzie jest ta Fiona. I w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że pójdę do szamana, żeby z nim porozmawiać o tym i zaproponuję mu współpracę, w której po prostu na takich warunkach, że on zostawia Milki, a ja się dowiem, gdzie jest Fiona i postaram się ją ściągnąć z powrotem do tej wioski ogrów. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. A ja witam was oczywiście, jesteśmy przed domem, ponieważ ja chciałbym, zanim cokolwiek zaczniemy robić, to najpierw się uzbroić, bo jednak idę do szamana, idę jednak z propozycją, więc przydałoby się jednak mieć coś ze sobą takiego więcej niż po prostu to, co mam ze sobą. A słyszałem, że ponoć u kowala jest już jakby nowy asortyment, że można ogarnąć sobie coś fajnego, więc postaram się tutaj jakiś, no mam nadzieję, że diamentowe rzeczy, no mam nadzieję, że diamentowe, bo żelazne już mam, złote są bez sensu, więc przydałoby się jednak diamentowe jakieś rzeczy mieć, żeby tutaj jakkolwiek zaimponować, więc zobaczmy, co tutaj się ma papa i co tutaj masz. Jest! Są diamentowe rzeczy, okej, to tak, kill off mamy. Czy mi się chce brać miecz? No możemy zabrać w sumie miecz. Dobra, zabierzmy sobie jeden miecz. Ogarnijmy sobie tutaj może to wszystko tak, żeby mieć jednak miejsce na to. I weźmy tak, mamy miecz, mamy kill off, tarczę na razie tu odłóżmy, to tu na górę daję rzeczy, które ja miałem i które na razie nie ten, i tu ustawiam te rzeczy nowe. Miecz weźmy, kill off, wiecie co, weźmy jeszcze jeden kill off, żeby go zenchantować jakoś, ponieważ to by było mega fajne, jakby mi się udało, z tego powodu, że no ten jest taki... Spoko, ale bez szału, wiecie o co chodzi. A już jest zużyty, więc, więc po prostu ja go dam do naprawy, a ten zenchantujemy i będzie super fajnie. O, jest łopata, ale czy łopatę potrzebujemy diamentową? Nawet łopaty nie chcę chyba mieć w ekipunku. To jest chyba bez sensu, chociaż... A, weźmy, zróbmy sobie cały secik. Tu też jest siekiera, więc bierzemy siekierę. Tu jest żelazna zbroja, jest diamentowa. Dobra, robimy to, bierzemy diamentową zbroję. Tylko ja bym chciał ją najpierw zenchantować. Chyba najpierw chyba enchant by się jakiś przydał. To by było chyba w sumie fajnie, żeby się udało. Więc ja po prostu ją zabiorę, żeby ona już była moja. I dzisiaj pójdę w tej zbroi do tego szamana, żeby jednak się dobrze prezentować przed nim, nie? Żeby jednak było, że przychodzę w dobrym stroju, że przychodzę jednak na bogato ubrany, że jednak wiem, o co chodzi i że traktuję to po prostu całkowicie poważnie. Ale na następny odcinek postaram się już jakoś tutaj wyekspić coś i może jakoś zenchantować te rzeczy. To wszystko się tak naprawdę okaże. Wiadro to naprawdę tak, nie wiem, nie potrzebujemy. Tarczy w sumie mamy, nawet niezużytą, więc chyba wszystko, chyba mamy to, co potrzebujemy. Łuk mamy, nawet niezenchantowany, więc to też wszystko ogarnie. Dobra, tu tego jest sporo, więc przyjdziemy sobie po to później. Więc fajnie, bo jesteśmy już uzbrojeni. Ja tylko tutaj jeszcze do skrzynki do naprawy odłożę tą zbroję i odłożę ten kill-off na razie nie, odłożę tą siekierę i łuk sobie zabiorę też, łuk sobie zabiorę, niech jest tak to na razie, chociaż wiecie co, ja to bym chciał mieć tak na przykład wszystko na tym. O, może tak zrobimy, może być tak, no mamy tarczę tutaj, mamy wiadro tu, albo tak, żarcie, pochodnie, niech są tu. Dobra, mamy jakoś ogarnięte to, można wyruszyć w podróż do tego szamana i ogarnąć, co tam się kryje i czy uda nam się z nim dogadać, czy nie. Mam nadzieję, że tak, jakby czeka nas troszkę podróży, ale słuchajcie, plan jest taki. Podchodzę do niego, mówię, wiem o tym, że Fiony nie ma w wiosce ogrów, myślę, że możemy się dogadać, wydaje mi się, że Milki może mieć z tym coś wspólnego i proponuję układ, że jeżeli wy zostawicie Milki, to ja postaram się ją znaleźć, jakby dowiedzieć się, gdzie ta Fiona jest, jakby poznać całą sytuację i postaram się im pomóc w zamian za to, żeby wszystko zakończyło się, że tak to ujmę, dobrze. No nie wiem, czy się na to zgodzą, może... O kurczę, mi tak scroll lata. Nie umiem trafić na wiadro, co jest? Mi się już myszka psuje. Halo, halo, jakieś firmy komputerowe, ktoś chce mi dać myszkę, proszę. Bo mi się ta psuje. Już jest zmęczona totalnie, ale dobra. Najgorzej jest to, że na tej wersji jakoś mam wrażenie, że się wolniej wpływa po wodą do góry. Nie wiem, to jest może takie moje złudzenie dziwne, ale mam wrażenie, że tak jest. W każdym razie na czym stanąłem, powiedziałem na tym, że jest układ, że ja mu mówię po prostu, że się dogadamy. No i co? I mam nadzieję, że się dogadamy, no bo jednak kurczę, nie chcę mi się za bardzo walczyć z tymi ogrami. Z tego powodu, że moglibyśmy się skupić na innych rzeczach, na bardziej pozytywnych, a póki co to ja walczę z tymi ogrami, żeby uwolnić Milki, żeby później jakieś tutaj inne, kurczę, dziwne rzeczy robić. A można by było to wszystko, wiecie, zrobić pokój. Pokój, jak jest wszędzie pokój, to jest fajnie, nie trzeba robić wojen, to jest niepotrzebne, więc po co tak się męczyć, a wiecie, można by było na spokojnie to wszystko ogarnąć. Więc słuchajcie, idziemy tutaj tą górą. Za każdym razem ja bym jakąś szybszą trasę zrobił w ogóle, bo zauważcie, że tutaj wszystko jest tak bardzo rozsiane daleko, ale to wynika też z tego, że wiecie, gdyby tutaj wszyscy jakby byli, była przyjazna, że tak powiem, atmosfera, to każdy by budował wszystko blisko, a że tutaj sytuacja jest taka, że są ogry, jesteśmy my, jest jakiś Slenderman, jest Milki, która ucieka przed tymi wszystkimi, to
O kurczę, dobra. Ostatnio tutaj zginąłem, jak tak skakałem, więc dobrze, że tym razem mi się udało jednak jakoś to zrobić. No, ale przez to, że jest mnóstwo różnych jakby, że tak powiem, stron w tym całym konflikcie, no to wszystko jest daleko od siebie i trzeba masę tras pokonywać i to jest troszkę niewygodne, ale mam nadzieję, że jakoś to wiecie, jak się wszyscy dogadamy, to powstaną jakieś podwodne, nie podwodne, może jakieś, o, jest szaman tam, dobra, uwaga, wchodzimy, idziemy z nim porozmawiać, ale że jak już się wszyscy jakby pogodzimy, to że będzie sytuacja taka, że jednak jakoś się ze sobą będziemy mogli dogadać. Dobra, uwaga, wchodzę. Halo? Halo? O, dzień dobry. Zanim zaczniesz mnie bić i cokolwiek, bo miałem tu nie przychodzić. Myślę, że po co, no... Spokojnie, spokojnie. Ja wiem po co tu jestem. Jestem tu, żeby porozmawiać. Mam propozycję. Jakby, no, ciężko mi się jest do tego przyznać, ale... No włamałem się do waszej wioski i wiem o tym, że nie ma tam Fiony i że ona gdzieś jakby znikła, więc wydaje mi się, że możemy się dogadać, bo... Podejrzewam, że Milki może mieć coś wspólnego z tą Fioną. Możemy jakoś pogadać na osobności, czy musi być koniecznie ochrona przy tym? Czy możemy jakoś miło pójść na ustronę? Jasne, możemy, tak? Okej, dobra, czyli chodź za mną. Okej, dobra, to idziemy rozmawiać z szamanem. Może tutaj jakoś coś dogadamy. Aha, miało być bez ochrony. Okej, jest jakaś uczta. Dobra, siadam. Okej, więc usiądź. Siadam. Więc jaki jest mój plan? Więc zgadłeś. Aha, okej, dobra, no to mów. Milki porwała Fionę. Okej, dobra. A dlaczego porwała Fionę? Co było jakby powodem tego? Przynajmniej wie, gdzie jest. Aha, okej, czyli po prostu szukacie ją, żeby się dowiedzieć, gdzie jest Fiona, okej. Nie wiem, czy porwała, okej, czyli możliwe, że uciekły razem w sumie. Ale jest to dosyć prawdopodobne, okej. A czy Milki i Fiona miały jakąś relację ze sobą w, nie wiem, tutaj, w sensie, że one się znały, przyjaźniły, czy coś tego typu? Czy to było na zasadzie, raczej nie, okej, dobra. Czyli jesteś szamanem i tego nie wiesz? Okej, nieważne. Nie będę wnikał. Ciężko mi powiedzieć. No dobra, no po prostu. Fiona nic nie mówiła. Ja rozumiem, relacje kobiet z kobietami są totalnie niezrozumiałe. Nie starajmy się tego rozumieć. W każdym razie, jak wiesz, jest problem. Dobrze, jest problem. I teraz, czy możemy się jakoś dogadać? Czy jest jakiś że tak powiem, układ, który by pasował i wam, i mi. Fiona jest narzeczoną Shreka. Okej, dobra, rozumiem. I trzeba Fionę odbić. No ale pytanie, czy Fiona chce być odbita na przykład? Czy podejrzewasz, że ona jest jakby przetrzymywana gdzieś wbrew swojej woli, czy jasne, że chce? Okej, czyli że ona też kocha Shreka. Okej, dobra. Wszystko się łączy w całość. Czemu by nie chciała? No nie wiem, bo nie ma jej wiosce, nie? I nie wiadomo, czy nie wiesz, czy została porwana, a jeżeli nie zostałaby porwana, no to wynikałoby, że sama chciała odejść. No ale dobra, to są już takie moje spekulacje. Nieważne, w każdym razie mam propozycję. Mam propozycję bardzo prostą. Na zasadzie, tak, na jakiś układ. Mam propozycję taką, że zostawcie Milki, nie gońcie jej. Ja ją postaram się znaleźć, porozmawiać z nią i wyciągnąć od niej informacje dotyczące właśnie tego, gdzie jest Fiona. Jak się dowiem, sprowadzę Fionę, a wy zostawicie Milki i jesteśmy, jakby wiecie, i traktat pokojowy jest podpisywany w tym momencie. I żyjemy sobie spokojnie, wy żyjecie w drzewie, my żyjemy sobie tam w tym. Muszę pomyśleć, okej, no dobra, jakby spoko. Ja mogę zostawić cię na osobności z ochroniarzami, żebyś sobie to obgadał, czy daj mi się naradzić. Dobra, jasne, ja mogę tu stanąć gdzieś dalej, żeby nie było, dobra, widzowie. Możliwe, że się uda zdobyć jakąś, jakby to powiedzieć, aprobatę z ich strony, tak to się nazywa chyba, i może jednak uda się jakoś dogadać i jednak dojść do jakiegoś, jesteście na tak? Rozumiem, okej, dobra, czekajcie, idziemy. Czy już mogę wrócić? Jest jakby, a tam, z tamtymi ogrami poszedł. Ten, halo, tak, jestem, możemy, jak, na czym stanęło? Jakby, czy jest zgoda, czy nie ma zgody? Dogadajmy się, okej, jest zgoda, okej, a czy możemy podpisać jakąś umowę na to? Ja nie mam żadnej książki, żeby podpisać umowę, ale możemy było podpisać, czy jest taka, i w zamian ratuje, tak, ja ratuję Fionę, wy zostawiacie Milki i jest spoko, nie, i jesteśmy dogadani, jest gites i się lubimy, nie, i będzie, tak, i będzie sojusz, tylko ja bym chciał na to podpisać umowę, żeby później nie było ale, nie, bo ja się wywiązuję z umów, ale nie znam was w sumie i nie wiem, o, jest, dobra, to piszesz umowę, czy ja mam się podpisać, okej, dobra, już podpisuję, ale tu nic nie ma napisane, nie, ja napiszę tę umowę, to ja napiszę, uwaga, to jest tak, umowa ogry x wariatkowo, mamy tak, ta umowa oznacza sojusz między orkami
ogrami, nie orkami, ogrami, a wariatkowem w tylko w sytuacji, gdy Fiona wróci do wioski ogrów, a Milki do wariatkowa. No i tyle. I mogę się podpisać. Uwaga, podpisujemy tutaj. Kurczę. No, bo mi się tu źle klika. Tu, uwaga, podpis mój. Ty musisz się podpisać. Proszę. Wyrzuciłem tą książkę? O, masz, dobra. Po X proszę się tam podpisać ten i proszę mi pokazać, jak wygląda sytuacja, ja chcę zobaczyć ten podpis. Dobra, uwaga, patrzymy na podpis, czy jest? Jest, szaman, okej, można to podpisać, tu, umowa, o, podpisaliśmy, jest książka podpisana, jest jakby... Że tak powiem, klamka zapadła, więc cieszę się, że udało nam się dogadać. Rozmowa z tobą to przyjemność, ale również tutaj wyjątkowo ta rozmowa przebiegła bardzo pomyślnie. Bardzo mi się podobało. Myślę, że możemy częściej takie umowy podpisywać. Czyli co? Czyli jakby ja poproszę, mogę tą książkę na chwilę, bo ja mam plan na nią. Mamy u siebie bardzo dobrych budowniczych. O! To całkiem dobrze. No to myślę, że się możemy dogadać. I teraz tak, bardzo ważna sprawa. Mimo, że tej mapy, którą ci Szrek tutaj dał, nie specjalnie potrafiłeś dopilnować, to jednak mam nadzieję, że tą dopilnujesz tak, jak należy. I uwaga, w tym miejscu jest ta umowa. Masz jej pilnować jak oka w głowie po prostu, nie? Ona ma tutaj być bezpieczna. I po prostu tyle, nie? Więc jakby... Ej, pytanie, dobrze, no, słucham, jakie pytanie. Jakie pytanie masz, szaman, do mnie? A kiedy się umowa kończy? Umowa się nie kończy. Umowa trwa, dopóki nie zostanie Milki przez was, jakby jej nie odpuścicie, a ja zwrócę Fionę. Jak to wszystko zostanie zrealizowane, wtedy umowa się kończy. Wcześniej umowa może zostać zerwana, ale to oznacza wojnę, więc nie wiem, czy tego chcecie, aczkolwiek w sumie jak tak patrzę, to nie wiem, czy ja tego chcę, bo jest za dużo was. Ale jak nie znajdziesz Milki? No dobra, niech... No jak nie znajdę Milki, to nie wiem, no to wy ją znajdziecie, nie wiem, zamkniecie gdzieś, powiecie mi, że macie ją i ja wtedy z nią porozmawiam. Tylko musimy, wiecie, musi być kontakt między nami, więc jakby to, jak to mówi się, w kontakcie. Dobra, na razie jest sojusz, można życzę miłej nocy, bo jest już wieczór, ja wracam do siebie, miło się robi z panem szamanem interesy. Żegnam, do widzenia. Dobra, uwaga, widzowie, udało nam się podpisać umowę i wychodzi na to, że się udało, że w sumie podpisaliśmy sojusz, jest książka tam, można ją w każdej chwili pójść tam zobaczyć, że dalej sojusz jest, jeżeli tamta książka stamtąd zniknie, no to uważam, że w sumie to oznacza zerwanie sojuszu, a tego bym chyba bardzo nie chciał jednak, bo nie chciałbym za bardzo wojny z tymi ogrami, jednak ich jest sporo, są uzbrojeni, znaczy my też jakby jest całkiem spoko, ale ja też to, że przyszedłem w diamentowej zbroi, myślę, że zrobiło tutaj robotę, bo jednak poczuli jednak, że tak to ujmę, taką, wiecie, taki szacunek, że o kurczę, jednak jest tutaj z kim trzeba rozmawiać, bo jednak diamentowej zbroi nie da się od tak zdobyć, jednak trzeba trochę tego mieć, no na szczęście mamy papaja, który tam nam to wszystko wytwarza, więc czuję się jakby bezpieczniej teraz dzięki temu, trzeba poinformować całą resztę osób na wariatkowe, jak wygląda sytuacja, że mamy sojusz z ogrami, no i mam nadzieję, że jakoś to będzie, no i mam nadzieję, że w końcu znajdziemy Milki i uda nam się dowiedzieć, gdzie jest Fiona.